Okej, czyli zaczynamy. Powiem sobie, że to jest taki niby może taki niby mój wielki powrót, ale tak naprawdę powrót z czego i do czego? O, może tak. No i teraz krótka opowieść, o co chodzi. Mianowicie, patrząc na historię w ogóle mojego YouTube'a i social media, możemy zauważyć, że wcześniej moja aktywność była dość wysoka. I ostatnie takie 10 miesięcy, tak naprawdę przez ostatnie 10 miesięcy nie publikowałem żadnego filmu. I teraz, co miało miejsce? Czemu tak się w ogóle stało? Powiem wam tak. Ciężko jest to tak... pewnie sobie myślicie, że znowu jakiś konspekt mam, nie? To sobie może polecimy z grubej rury. Tutaj mam moje nowe CV, ponieważ teraz sobie zmieniam pracę. Powiem wam, że... Ostatnie 10 miesięcy u mnie to był taki ciężar intelektualny, że po prostu nawet nie wiem, jak to określić. No bo tak, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, większość, która na pewno mnie zna, albo w jakiś sposób, nie wiem, tam studiowała ze mną na przykład, albo pracowała, wiedzą doskonale o tym, że ukończyłem studia takie relatywne z informatyką, były to studia multidyscyplinarne, a mianowicie było to AGH w Krakowie, 5,5 roku, fajne czasy to były. Pozdrawiam w ogóle wszystkich z mojej uczelni, tych, no fajne to były czasy, naprawdę fajne. I tak, i te studia były multidyscyplinarne, była to część elementów informatyki stosowanej, połączona z pedagogiką, metodyką, psychologią, czyli takim przygotowaniem do nauczania, a co lepsze, na przykład w większych korporacjach do przeprowadzania szkoleń, wdrażania nowego programowania. Tak można użyć te multidyscyplinarne studia. A co do tej części informatyki stosowanej, to powiem wam, czasem było ciężko. Programowanie, te sprawy na pewno ci, którzy wiedzą coś o świecie IT i technologiach, zdają sobie sprawę z tego. Tak. No i tak. No i chodzi o to, że przez dłuższy czas, kiedy mieszkam w Norwegii, jest to już 8 lat, cały czas brałem udział w różnych projektach graficznych, gdzie różna była moja rola. Czasem byłem tak jakby CEO, czyli łączyłem po prostu ludzi tak generalnie z różnych w ogóle lokalizacji na świecie. Graficy, ludzie od frontendu, nie wiem, tam art directorzy, fotografowie oczywiście. No, też współpracowałem z gwiazdami Eurowizji tutaj w Norwegii. Chodziło o promocję ich social media i masa firm i miejsc współpracowała ze mną. I tak, i to były te czasy. I odkąd wszedł tak silnie ten czas koronawirusa, stwierdziłem, że trzeba to wykorzystać, ponieważ projektów jest mniej, jest to taki moment, kiedy siedzimy w domu, więc oczywiście pojechałem grubo. I pokażę wam, co się działo przez ostatnie moich 10 miesięcy. Oj, powiem wam, że to jest coś takiego. Takie tomy. Tutaj jest wiedza, jeżeli chodzi o przygotowanie do zawodu testera oprogramowania, plus stricte wiedza dotycząca tego, gdzie studiowałem w Development, Software Development Academy, dokładnie. Jest to uczelnia taka z oddziałami międzynarodowymi, oni też mają miejsce w Polsce. Sekundka, ja sobie po prostu przyniosę szklankę wody, ponieważ wiecie co, jest już troszkę późno. Potrzebuję wody. Sekundeczkę, już wracam do was. Akademia ta, Software Development Academy, przede wszystkim przygotowuje osoby, które są zainteresowane światem IT, aby wejść w niego. A osoby, które już na przykład mają doświadczenia tak jak ja, ale chcą tak z siebie, nie wiem, ukierunkować, przebranżowić, oferują oni masę szkoleń dotyczących przebranżowienia. Jeżeli ktoś z was chciałby zostać, nie wiem, jakimś dobrym projektantem, UA-em, UX-em, programistą, tylko że są to stricte zawody techniczne, i uważam, że chyba może być to troszeczkę ciężkie dla osób, które nie mają podstaw. Chociaż powiem wam, że w obecnym świecie tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli ktoś czegoś chce, tak potrafi, nie wiem, ruszyć całym niebem i ziemią, tak się mówi ogólnie, że
na pewno w 100% dałby radę się przygotować, no ale tak jak mówię, jednak tutaj to moje przygotowanie techniczne, jeśli chodzi o informatykę wcześniej, dało mi bardzo taki powiem wam, fajne wejście w ten świat software testing. Tak. Jeszcze sekundka, tu się to wytnie. I powracamy do tego, że 10 miesięcy minęło. Teraz jest ten kolejny filmik po tych 10 miesiącach. I teraz już obiecuję, że będzie ta seria, która była. I teraz tak. Dostałem bardzo duży feedback od bardzo wielu osób, do mnie pisało, gdzie jestem, co się ze mną dzieje, kiedy będą jakieś filmiki. Bardzo dużo osób w ogóle potraktowało mnie jako taką osobę, jako trener, nie wiem, coach, motywacja, poprawiałem ludziom humor. I naprawdę oni pytali mnie, gdzie ja jestem, gdzie są moje stories, co się ze mną dzieje. No i tak naprawdę, gdzie ja byłem? No ja cały czas byłem w Oslo. Tylko powiem wam teraz tak. 7 lat temu skończyłem studia. I powiem wam, że było to na początku niesamowite ciężkie obłożyć się książkami i potraktować na nowo przygotowanie do tej akademii, Software Development Academy, oraz przejście przez ten materiał, który tam był realizowany, kiedy przez 7 lat już dawno nie studiowałem. I powiem wam, że na początku... dobra, będzie niespodzianka, bo w ogóle... już niedługo będzie publikacja takiego jakby mojego audiobooka, podcastu na temat social media. Nie chcę na razie zdradzać nic więcej, ale no już niedługo, jeśli tylko powiem wam, że plany są na lipiec dokładnie, żeby to już tak wyszło. No i bardzo prawdopodobnie, że ukaże się też książka. Jestem w szoku po prostu, że... poniekąd jestem autorem książki o social media. I jeden z rozdziałów tej książki właśnie nazywa się Flight Mode. Pewnie jak sami się domyślacie, sama nazwa mówi to, że Flight Mode, co to w ogóle znaczy? No to znaczy to, że po prostu wiecie, trzeba czasami, nie wiem jak to powiedzieć, uciec od świata, który tak naprawdę najbardziej pobiera nas, zmusza i w ogóle przez social media do aktywności i kradnie nasz czas. I to jest właśnie to, co tak naprawdę, no powiem wam, że flight mode w telefonie, jeżeli chcecie coś zrobić ze swoim życiem, chodzi mi o jakiegokolwiek rodzaju zmiany, jest bardzo przydatny. I teraz tak, wiecie o tym, że są takie rzeczy jak monitory, liczniki w waszych telefonach i możecie sobie dokładnie sprawdzić, ile czasu dziennie przeznaczacie na klikanie w telefonie, z czego tak naprawdę nic nie macie. Są pewnego rodzaju teorie takie, że tak naprawdę telefony, urządzenia mobilne, które naprawdę pomagają nam w życiu, nie dość, że okradają z nas czasu, bo tak naprawdę... jeżeli wejdziecie w głęboki marketing produkcji aplikacji sieciowych i aplikacji internetowych, takich, które... aplikacje sieciowe mówią o takich aplikacjach, które są międzynarodowe przede wszystkim, jeżeli chodzi o łączenie ludzi. Są to sieci konekcji, czyli networkingu, gdzie wymieniane są informacje i dane. Poniekąd mam mieć to zawsze zasoby tak jakby użyteczne, przede wszystkim rozrywkowe, ale niestety deweloperzy i producenci tych softów doskonale wiedzą o tym, że im bardziej ogłupi taki soft człowieka, im więcej pobierze naszego wolnego czasu, tym lepiej dla nich. I poniekąd przeprowadzone były też badania, gdzie nie wiem, czy jesteście na bieżąco z moimi stories na Instagramie. Może tu będzie ten moment, że wrzucę właśnie ten Instagram, jak on wygląda teraz. Tadam, tadam, tadam. Zobaczycie sobie. A jaki to może będzie link? Zobaczymy, jak ta edycja wyjdzie. Tak jak mówię, to jest film Powrót, taki raw bardzo, więc... tylko tak jak mówię, nie wiem powrót do czego, ale jestem z powrotem, okej? Okay? Na YouTubie. No i okej, okay, no i powróćmy. I pewnego dnia dostałem zaproszenie do Illuminati, naprawdę do kręgu Illuminati, ponieważ oni
obserwowali, że moja aktywność na social media jest bardzo wysoka i poniekąd ludzie, którzy nie znali mnie, pytali mnie o różne rzeczy i tak jakby chcieli zostać moimi przyjaciółmi tak nagle. Co też było poniekąd, jak dla mnie, troszkę szokujące, że aż tak dużo się dzieje dookoła. No ale działo się jak działo. I właśnie zrobiłem taki grubszy research, no i okazuje się niestety, że no, Illuminati nie jest korzystnie odebrane przez świat. Ponieważ używają oni trików marketingowych. Mogę o tym opowiedzieć może troszeczkę więcej. Nie są tylko triki marketingowe, ale są też to triki dotyczące manipulacji psychologią podświadomości. Tak to jest dokładnie określone. I jeżeli na przykład ktokolwiek z Was wie, co to jest New Age i co to są poziomy energetyczne czakr i jak wysokiego rodzaju marketing korzysta z częstotliwości energii w designie i w produkcji logotypów, które bazują na archetypach, na hipnotyzacji osób, które prawdopodobnie były zainteresowane danym produktem, wtedy doskonale, jakbyście mieli tą wiedzę, wiedzielibyście, jakie triki stosuje Illuminati. To nie jest tylko, wiecie, takie pokazywanie takich trójkątów, nie? Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś to robi i się z tego śmieje, tak jak ja to przed chwilą zrobiłem, wtedy tak naprawdę wzmacniamy naszą podświadomość i nasz mózg, który odparniamy na takie znaki. I tak samo, jeżeli na przykład wiemy doskonale, jakie łączenie kolorów, jeżeli chodzi o częstotliwość manipulacji umysłu, wpływa na dane zachowania człowieka i nawet na pracę organizmu, co jest trochę niebezpieczne, bo za pomocą tych częstotliwości i danych symbolów możemy kontrolować tak naprawdę ból, czyli zadawać go albo usuwać. I jeżeli zdajecie sobie sprawę, że coś takiego istnieje i bezsensownie oglądacie teledyski, albo na przykład dany teledysk, czy tam wideoklip, czy film, czy nawet reklama wpada Wam tak silnie w głowę, a dziwne jest to, że na przykład prosty tekst czytany, cztery zdania z białej kartki papieru, nie dajecie rady tego zapamiętać. Pomyślcie o tym, że coś jest tam ukrytego w tle i ma to, powiedzmy sobie w cudzysłowie, takie podwójne dno. Zastanówcie się nad tym. I jeszcze co do tego Illuminati, to oni też, to nie jest tylko Illuminati, bo Illuminati jest tylko jednym z takich prądów nazwanych, gdzie jest bardzo olbrzymi obszar tak naprawdę, powiedzmy sobie w cudzysłowie, trików, narzędzi kontroli tej podświadomości człowieka. I jeszcze tutaj musimy zauważyć, że jeszcze jakbyście zrobili sobie taki deep research na temat umysłu. Ja na przykład jestem tym bardzo zainteresowany, ponieważ w ogóle jak to się stało? Stało się to tak, ponieważ bardzo zależało mi na tym, aby uwydatnić koncentrację, sposób zapamiętywania i na przykład zdolność do na przykład zdobywania nowych języków. Ponieważ przez ostatnie 8 lat mieszkam za granicą i powiem Wam, że na początku, chyba przez pierwsze moich 5 lat w Norwegii tak naprawdę, ja cały czas mówiłem po angielsku i doszło do tego, że ten poziom mojego języka angielskiego, no ja już tam zdawałem IELTS test i TOEFL, to jest taki z najwyższej półki język angielski, żeby móc pracować w branżach właśnie projektowych, IT, designu. Było to wymagane poniekąd do różnego rodzaju aplikacji. No i właśnie zrobiłem taki większy research na temat tego, co mam zrobić z moim umysłem, z moim ciałem, z moją dietą, jakie są, nie wiem, ćwiczenia poprawiające pracę umysłu i koncentrację, aby mieć jak najwyższe efekty. I będąc w drodze do tego, nagle właśnie doszło do takiej sytuacji, że zacząłem odkrywać pewnego rodzaju informacje, materiały, które prawdopodobnie prosty człowiek z ulicy nawet nie ma pojęcia, że coś takiego istnieje. I wydaje mi się, że nawet by nie uwierzył, jakby pokazać mu badania potwierdzone naukowo, że jest taka możliwość. No i poniekąd właśnie były to związane z manipulacją, gdzie tutaj mówimy na przestrzeni manipulacja, na przestrzeni kolorów, symboli,
zachowań, ruchów oraz wibracji, a wibracja jest dźwiękiem, czyli też projektowaniu, tworzeniu muzyki. Więc jeżeli wejdziecie w to głębiej, naprawdę moglibyście zrobić hit muzyczny albo hit, nie wiem, choreograficzny, taneczny, hipnotyzujący w wideoklipie lub też logotyp, który pozostałby w pamięci wielu osobom. To by może było tyle na temat. Jeżeli jesteście naprawdę zainteresowani, wiem, że trochę to tak mistycznie wręcz brzmi, a jeszcze ta przestrzeń tutaj koło mnie jest taka troszkę czarodziejska, ale no czarodziejska, no jest chilloutowa, bo jest wieczór i wiecie, w Skandynawii świece są bardzo lubiane, a powiem wam, że jest to bardzo normalne, że ludzie palą świece w oknach i przyzwyczajam się do tego. Chyba jest to związane z tym, że mamy bardzo mało światła i po prostu poszukujemy jakiegoś takiego ciepła i takiego, nie wiem, może połączenia z takimi żywiołami, z rzeczywistością. Może pod to byśmy to podkręcili. No ale okej. Nie o tym film. Film miał być o powrocie i jeszcze w ogóle miałem opowiedzieć o tym, co się działo ostatnio w Oslo, w Norwegii. Okej. Dobra, co do tych znaków, to chyba już powiedzieliśmy wszystko i tej manipulacji. No powiem wam, że gruby temat. I poniekąd zacząłem uciekać od świata social media i designu. No i stąd flight mode, bo musiałem po prostu wyłączyć na chwilę wszystko. Żeby zastanowić się w ogóle, co ja chcę w życiu i dać mojemu ciału i umysłowi odetchnąć od tego wszystkiego. To było bardzo ważne dla mnie. Ale pociągło to efekt domino bardzo dziwny poniekąd. I teraz pierwszy aspekt, pierwsze takie coś, co się stało bardzo dziwnego. Otóż ludzie, moi znajomi i bliscy tego nie zrozumieli do końca, czemu znikłem ogólnie i moja aktywność bardzo spadła i też gdzie się podziałem. No i teraz opowiem wam, jakie były reakcje i co się działo. Oh my God. Powiem wam, że woda w Skandynawii jest pyszna po prostu, uwielbiam ją. No i moje komórki wszystkie się nawadniają i wibracja idzie do przodu, czyli całe ciało krzyczy, chce mi się żyć.